Zabawne, że ludzie zwykle umieszczają sejfy za Renoirem. Więc gdzie ten Renoir? Nie mogę zawsze mieć racji. Może tu. Tak myślałem. Często się mawia, że zbrodnia nie popłaca. Ja udowodnię, że popłaca i to bardzo. Nie mniej, nie więcej, tylko 250 tysięcy funtów. Kiedy ludzie tak beztrosko traktują swoją własność, to łatwizna. Chluba Scotland Yardu, Claude Teal. Po tylu latach złapany na gorącym uczynku. Sławny Simon Templar. Święty. W roli głównej Roger Moore. Ucieczka. Scenariusz. Reżyseria. Wszystko, co powiesz, może być wykorzystane przeciwko tobie. Brawo, inspektorze. Połóż to. Jak pan sobie życzy. Gratuluję dobrze wykonanego zadania. Dziękuję. Co teraz? Na posterunek? Kajdanki? Chyba nie będą potrzebne. Jak chcesz, Claude. Ale masz paskudną reputację. Racja. To najważniejszy dzień w twoim życiu. Nagroda za lata frustracji. Zdejmijcie mi to. Kłopoty? Puszczaj. To ja. Za nim. Wracaj, przykro mi. Nie stójcie tak, pomóżcie mi. Na co czekacie? Za nim.
party. Nick, zwarty i gotowy. Dziękuję. 20 funtów za fatygę. Długo tu jesteś? Dokładnie od 9. To mi się podoba. Jesteś skrupulatny. Maggie też dobrze się z panem bawiła. Maggie? Dziękuję za uroczy wieczór. Zapamiętam. Na pewno. A to drobiazg w dowód uznania. Co to? Podziękowanie za wieczór spędzony z korzyścią. Kwiat? To wszystko? Powąchaj. Jesteś aniołem. Piękny. Jesteś kochany. You're a darling. You really are. Let's dance. Zatańczmy. To nie jest odbijane. Idziemy. Powiedziałem. Niezły pomysł, robi się nudno. Jak długo tu jestem? Od 9, kotku. Wspaniały wieczór. Uwierzysz, Claude? Od 9. Od 9? Co jeszcze? Zapytaj barmana, jeśli mi nie wierzysz. 20 minut temu włamałeś się do domu, ukradłeś brylanty, stawiałeś opór, obraziłeś policjanta na służbie, ukradłeś wóz policyjny i pogwałciłeś kodeks drogowy. To prawda? Oddaj pierścionek, panienko. Jest mój. Templer go ukradł. Ty dwulicowy... Zważywszy, że zrabowana biżuteria warta ćwierć miliona funtów nie została odzyskana, skazuje pana na 10 lat więzienia. Proszę wyprowadzić więźnia. Do środka. Cześć. Czyja to prycza? Twoja. A może ta? Jeszcze się nie zdecydowałem, prawda? Prawda. To się decyduj. Ty jesteś święty. A ja jestem John Wood. Uważaj, kiedy do mnie mówisz. Powiedz tylko, którą pryczę chcesz. Powiedz. Jak się namyśli. Ja tu rządzę. Rób, co każę. I będzie dobrze. Biorę górną. Thank you.
Nieźle. Spróbuj tego. Szkoda słów. Zobaczymy, jak ci posłuży izolatka. To nie jego wina, ja zacząłem. Czekaj. Wejdź. Wytrzyj twarz. Radzisz sobie. Zawsze mówiłem, że tu jest twoje miejsce. Tęskniłbyś za mną. Oddałbym emeryturę za to, żeby ten wyrok był prawdziwy. I to mnie martwi. Tylko ty wiesz, że to było na niby. Co z tego? Bez ciebie zginę. Kto mi uwierzy? Aż mnie kusi. Jakiś kontakt? Za wcześnie. Przepraszam za tę krew. Złapałeś kogoś? Niestety. 10 uciekło, 3 z tego więzienia. I ani śladu. Rozpłynęli się w powietrzu. Kilku miało schowany spory łup. Tak jak ty. Jak ja. To miejsce przyprawia mnie o dreszcze. Simon, jesteś przynętą. Wystaw mi tę bandę. Wykryj drogę ucieczki z kraju i znajdź ich szefa. Kocham cię, ale pamiętaj o jednym. Nie robię tego ani dla ciebie, ani dla policji. Chcę udowodnić, że Charlie Pearson był niewinny i znaleźć jego mordercę. Właśnie. Żadnych bujek. Zrozumiano? Tak jest. Jak było? Lubię samotność. Góra albo dół, bez różnicy. Góra. Łap. Dzięki. Wyobrażasz sobie takie życie przez 18 lat? We łbie się nie mieści. Wood, stul dziób. To nie w czasy. Widzisz? Te brylanty, które rąbnąłeś. Tak? Ktoś je znalazł? Nie. Ukryłeś? Może. Tak jak ja. Obrobiłem bank. 116 tysięcy. Nikt ich nie znalazł. Snooper, zrobię z twojego ucha popielniczkę. Jesteśmy bogaci. I co z tego? O tym chciałem pogadać. Ja zamierzam wydać forsy, nim się zestarzeję. Jak? Płacę i wychodzę. A ja? Pytanie pod właściwym adresem. Zostaw to mnie. Chcesz zainwestować? W co? W ucieczkę. Żartujesz? Nie. Da się załatwić. Jak? Zostaw to mnie.
Ile to kosztuje? 50 tysięcy. Mnóstwo forsy. Warto. Jasne. Wchodzisz w to? Tak. Załatwione. Kiedy? Dam znać. Bądź rozsądny. Z tymi ludźmi się nie pogrywa. Jeśli ich oszukasz, jesteś martwy. No to dobranoc. Ruszamy. Jak? Śmigłowcem. Gdy go zobaczysz, schowaj się za górkę. Do szeregu. Ruszać się. Z życiem! Lecimy sami. Spadaj. Zrzucimy go tam. Jakieś problemy? Nie, wszystko zgodnie z planem. Jesteście super. To John Wood. Cieszę się. Ja też. A to pewnie Simon Templer. Bardzo mi miło. Dzięki. Jestem Harry. A dalej? Po prostu Harry. Gdzie jesteśmy? W moim garażu. Gdzie? W Londynie. Teraz drugi etap planu. Panowie, to jest Ann. Pan Templer i pan Wood. Jak się pani miewa? Witaj, księżniczko. Dzień dobry. Harry, podaj drinki. Co ma być? Szkocka z wodą, bourbon. Musi być szkocka. Proszę spocząć. No. Do rzeczy. Panie Wood, dokąd chce pan jechać? Otwarte przestrzenie Australii. Melbourne. A pan Templer? Genewa. Melbourne i Genewa. Załatwione. Jak? To już nasza sprawa. Ja płacę 50 tysięcy. A jednak musi nam pan zaufać. Dzięki. Wypełniliśmy naszą część umowy. Wydostaliśmy was z więzienia. Rzeczywiście, piękna operacja. Pan tu jest szefem? Nie.
Pani? Nie. Poznacie naszego zwierzchnika w swoim czasie. Paszporty. Panie Templer? Chyba wszystko w porządku. Bardzo dobry. Doskonały. A to pański. Znacie warunki. Teraz opłata. Ma pan 116 tysięcy funtów zrabowanych z banku przy Fenchurch Street. Tak. Gdzie są te pieniądze? Na dnie pudła z książkami w przechowalni. W przechowalni? Gdzie? Liston Road w Hammersmith. Słyszałeś, Jim? Tak. Nie potrzeba kwitu. Spytaj Oberta. Powiedz, że ja cię przysłałem. Wrócę za 2 godziny. Zrobione. Pewnie chciałby się pan wykąpać i odpocząć. Jasne. Zaprowadź go, Harry. Lubię ładne obrazki. Pierwsze drzwi po prawej. Dzięki, skarbie. Teraz pan, panie Templer. Myślicie, że pozwolę Harrymu iść po mój łup? Tak działamy. Nie ze mną. Nikt nie pójdzie po moje brylanty beze mnie. Są w Londynie? Dobrze. Harry, pojedziesz z nim. Posłuchaj, milcz i rób, co każę. Chodźmy. Do zobaczenia. Oczywiście. Jesteśmy. Poczekaj, aż otworzę. Dave, zawróć. Klub, w którym cię zatrzymano. Tak. Gdzie one są? Ja je mam. Odłóż broń, Harry. Wybacz, jest nerwowy. Kto to? Powiedzmy, że łączy nas romans. Gdzie są? W skrytce w sejfie. Co? Nie zostawia się brylantów wartych ćwierć miliona, byle gdzie. Idź po nie. Nie mogę. Dlaczego? Jest 3:30. Banki są zamknięte. Opowiem wam o Charlie. Miły facet. Dżentelmen. Poszedł do więzienia za defraudację. Prawie 1 000 000 funtów w obligacjach. Co się z nim stało? Wydostaliśmy go z więzienia. Kiedy przyszło do płacenia, powiedział, że jest niewinny. I, co zabawne, był. Nie miał żadnych obligacji. Popełnił błąd, oszukując nas, więc zginął. Charlie Pearson? Tak. Jego ciało znaleziono w rowie. Niech to będzie ostrzeżeniem. Ty to zrobiłeś, Harry? Nie, ale to może spotkać i ciebie. Rozumiemy. Prawda, kochanie? Tak. Jutro weźmiesz brylanty, jak tylko otworzą bank. Widzisz? Proste. Dostarczę je, gdzie pan chce. Nigdzie ich nie dostarczysz. Co tylko każesz. Weź je jutro zaraz po otwarciu banku. Potem czekaj na instrukcję od pana Templera. Dobrze. Idziemy. Co znowu?
Słyszałeś o wyrzeczeniach więziennego życia? Tęskniłam. Ja też. Szybciej! Chwileczkę. Odwieź go. Ty nie jedziesz? Później. Chcę mieć dziewczynę na oku. Jest z człowiekiem, który powiedział, że zabili mojego ojca. Chwalił się tym. Zrób tak. Weź tę notatkę i spotkajmy się przed pomnikiem na Trafalgar Square. Kontaktuj się z Tealem, weź brylanty i powiedz, że chcę iść na całość. Zrobi pan to? Nie mam wyboru. Przyniosę brylanty. Bez obawy. Uda się. Simon jest bardzo sprytny. Bardzo. Naraża życie, szukając zabójcy mojego ojca. Jeśli go znajdzie, panu przypiszą zasługę. Mam nadzieję. Gdzie Harry? Ma sprawę do załatwienia. Dlaczego Penny nie może się z kimś spotkać na Trafalgar Square? Wszyscy to robią. To mógł być gliniarz. Jasne. Ja uciekłem z więzienia, Penny siedzi na brylantach wartych ćwierć miliona, więc oczywiście gliny to nasi najlepsi przyjaciele. Mamy taki dziwny gust. Racja. Przesadzasz. To się jeszcze okaże. Weź mikrobus. Wywozimy was. Widzisz coś? Nic. Co się tak gorączkujesz? Zwykła ciekawość. Nie ujawniają swojego sposobu działania. Ja chcę tylko wydać to. Chcesz zobaczyć? Czemu nie? Wysiadać. Koniec trasy. Za mną. Wiadomości. Trwają poszukiwania dwóch więźniów zbiegłych z Dartmoor. Obezwładnili strażnika i uciekli śmigłowcem. Wejść. Klienci. Wprowadź. Jakże mi miło. Jestem pułkownik Roberts, zapewne pan Templer. Proszę sobie nalać. A to pan Wood. John Wood. Pięknie pan działa. Staramy się. Jest bourbon? Nie ma na to czasu.
Czemu? Wyjeżdża pan natychmiast. Pan Templer musi poczekać, dopóki nie zapłaci za przejazd. Dokąd jadę? Do Francji, łodzią. Jim panu powie. I niech pan uważa na pieniądze. Idźcie. Na razie, Simon. Wróćcie, jak będzie gotów. Tak jest. Pan poluje? Hobby. Czego pan użył? Kuszy. Strzelba to zbyt proste. Nauczyłem się tego, będąc komandosem. Pańskie zdrowie. Po co się podkradać z nożem, skoro można trafić w serce z 50 metrów? Tym. Skuteczna broń. Chce pan spróbować? Czemu nie? Jesteśmy na południowym wybrzeżu? Blisko. Mamy łódź w porcie. Niezła stara balia. Lepiej z tym. Przeprawiacie nas przez kanał? Tylko w pół drogi. Dalej wpław? Zna się pan na rzeczy. Trochę. Przesiadka na inną łódź? Po środku kanału. Żadna z łodzi nie płynie na drugi brzeg, więc nie jest sprawdzana. Proste. Świetnie. Mam trochę wprawy. Jest pan dobrze zorganizowany. Nie najgorzej. Pan jest 10. w tym roku. 50 tysięcy od sztuki. Zwykła cena. Brawo. Wejść. Gotowy? Super. Dziękuję. Nie ma za co. Jak będziesz w Melbourne, zajrzyj. Powodzenia. Nawzajem. Miłej podróży. Pogoda? Bezwietrzna. Nie będzie pan chorował. Na pewno. Trzymaj się. Zagramy? Funt za dychę? Czemu nie 5? Jak pan chce. Ta pańska dziewczyna... Penny Williams. Piosenkarka? Tak, a co? Mam nadzieję, że można na niej polegać. When he says that he's gonna leave you all alone, he's gonna go away. And nothing that you can do is gonna make him wanna change his mind and stay. Try to look happy, you try to force a smile, but inside you're hurting all the while. When he says that you had a lot of fun, but he don't love you anymore. Brawo, 6 pod rząd, 30 funtów. Kart. Może się odmienić. Przepraszam. Mam ciekawą informację. Harry od początku podejrzewał Templera. To nas łączy. Trochę poszperał. Ta jego dziewczyna... Williams to pseudonim sceniczny. Naprawdę nazywa się Pearson. Niesamowite. Czy Charlie Pearson nie miał córki? Masz rację. Dość pospolite nazwisko, ale daje do myślenia. To prawda. Co robić? Harry ma odebrać brylanty. Kontynuować? Tak. Zwykłe środki ostrożności. Dobrze. Będziemy po południu. Czekam. Do zobaczenia. I co? Kontynuujemy.
W porządku? Yeah. Tak. Jak druga łódź znajdzie nas we mgle? Nie. Templer będzie następny. Nie muszę przypominać, kim oni są. Zobacz. Widzisz ten samochód? To moi ludzie. Są też na rogu. Jak tylko dostaniesz instrukcję od Simona, dzwoń. Pojedziemy za tobą. Pan Templer. Dzień dobry. Dobrze pan spał? Świetnie. A pan? Lekka klaustrofobia. Zamknięte drzwi, kraty w oknie. Musimy być ostrożni. W 11:30 pańska dziewczyna pewnie już była w banku. Zapytać? Bardzo proszę. 218, a potem numer. Niech jedzie drogą A21. Za Hurst Green po prawej stronie jest przydrożna kafejka. Niech tam zaczeka. Już myślałam, że nie zadzwonisz. Masz bilety? Mam. Poznałem organizatora wycieczki. Brak mi tylko środków na podróż. Zrób tak. A21? Po prawej? Rozumiem. Bez obawy. Wszystko pod kontrolą. Jeśli zaraz wyjedziesz, spotkamy się za 2 godziny. Załatwione? Tak. Zje pan śniadanie? Coś specjalnego? Lubię jaja na twardo. Dobrze. Wychodzę. Proszę się nie bać. Mała zmiana planów. Nie rozumiem. Simon dał mi wskazówki. Wiemy. Zdejmij płaszcz. Dlaczego? Środki ostrożności. Policja może cię śledzić. Niemożliwe. Masz brylanty? Oczywiście, przecież powiedziałam. Dbamy tylko o nasze interesy. Chcesz, żeby pan Templer został złapany? Oczywiście, że nie. I chcesz wyjechać z nim z kraju? Chcę, ale idź. Myślenie. Zostaw nam. Tak będzie bezpieczniej. Podjeżdża. 11:34. Środki ostrożności były konieczne. Nie rozumiem. Czyżby? To nie policja. Zwykły zbieg okoliczności. Takim autem może jeździć każdy. Ale nie tym. Poczekamy, aż N ich odciągnie, a potem weźmiemy mój wóz. Jest zaparkowany za domem. Thank you.
Proszę. Ty jesteś Penny. Miło mi. Spokojnie. Niedługo będziemy we Francji cali i zdrowi. Jakieś kłopoty? Tylko policja. Na nich odciągnęła? Plan B. Panie Templer, skąd się tam wzięła policja? Nie docenia pan Scotland Yardu. Penny, chcę z tobą porozmawiać. Nazywasz się Pearson. Nie, Williams. Jesteś córką Charlie'ego Pearsona. Ciekawe. Ojciec był niewinny. Nie ukradł obligacji. Nie mógł ich panu dać, bo nie miał. Zapewniam, że twój ojciec, choć mógł być niewinny, nie został potraktowany wyjątkowo. Harry Brylanty. Piękne. Gentlemen, do you mind? Harry, dopilnuj, żeby pan Templer nie sprawiał kłopotów. Jesteś taki paskudny, czy ja źle widzę? Może jesteś chory? Mam delikatny żołądek. To niedługo potrwa. Dostanę szklankę wody? To będzie twoja ostatnia. Ty mu daj. Wyłącz silnik, Dave. Idź po nie. Sprawdź. Ilu tam jest? Pułkownik i jeszcze jeden. Koniec podróży, pułkowniku? Nikt nie dopływa do Francji. Oczywiście. Po co poprzestawać na 50 tysiącach, skoro mogę wziąć wszystko? Zostań. Stój, Templer. Rzuć broń. Podejdź tutaj. Łyk morskiego powietrza dobrze ci zrobi. Bloczki, Dave. Miał pan rację, pułkowniku. Morskie powietrze dobrze mi zrobiło. Wystąpili. Wersja polska, Studio Publishing, na zlecenie Amercomu Media. Tekst Ewa Stokwicz. Czytał Jacek Brzezdiński.